Norman Osborn obiecał, że wycofa się z kierowania Oscorp po tym, jak został wybrany. Ale czy na pewno to zrobił? A może wykorzystuje swoją pozycję i zaufanie społeczne, bo chce się stać nieprzyzwoicie bogaty? A czy jego chciwość nie naraziła nas na jeszcze większe niebezpieczeństwo w kontekście ataku Elektro i epidemii oddechu diabła? Musimy zadać te pytania i będę je zadawał, dopóki starczy mi tchu!